Jan Zamoyski należał do najwybitniejszych postaci swego czasu. Był mężem stanu, wodzem, mecenasem nauki i kultury. Zamoyski urodził się 19 marca 1542 roku w niewielkim zameczku na Skokówce. Pochodził z drobnej szlachty mazowieckiej. Jego ojciec Stanisław, dzięki zasługom wojennym i protekcji rodu Radziwiłłów, otrzymał starostwo bełskie i kasztelanię chełmską. Jana wysyła początkowo do szkół w pobliskim Krasnym Stawie, a następnie postanawia kontynuować jego edukację za granicą. W wieku 13 lat młody Zamoyski wyjeżdża do Paryża, po czym pobiera nauki w słynnym gimnazjum Jana Szturma w Strasburgu. W 1560 roku rozpoczyna studia na Uniwersytecie w Padwie. Po zakończeniu nauki Zamoyski obejmuje stanowisko sekretarza królewskiego w kancelarii mniejszej króla Zygmunta Augusta. Tu rozpoczyna się błyskawiczna kariera polityczna młodego Zamoyskiego. Zyskuje uznanie króla, który powierza mu coraz ważniejsze zadania. Po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta przed Zamoyskim jako urzędnikiem królewskim stają kolejne wyzwania. Należy do zwolenników wyboru nowego władcy poprzez elekcję viritim, oznaczającą udział całej szlachty w wyborze króla. Jako znakomity mówca porywa za sobą drobną szlachtę, stając się jej niekwestionowanym przywódcą. Po wyborze księcia francuskiego Henryka Walezego na króla Polski, Zamoyski wyjeżdża do Paryża jako członek poselstwa polskiego. W czasie bezkrólewia, już po ucieczce Henryka do Francji, Zamoyski pełni faktycznie obowiązki podkanclerzego, biorąc czynny udział w doprowadzeniu do elekcji księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego, który po koronacji zatwierdza go na tym stanowisku. Zamoyski ma władzę, wpływy i pieniądze. Rozpoczyna budowę Zamościa. W czerwcu 1580 roku król Stefan Batory zatwierdza nową lokację i przywileje osadnicze miasta, a już w lipcu Zamoyski wyrusza na wyprawę moskiewską. W trakcie działań wojennych w sierpniu 1581 roku Jan Zamoyski zostaje mianowany hetmanem wielkim koronnym. Wyprawa moskiewska kończy się korzystnym dla Rzeczypospolitej rozejmem i odzyskaniem Inflant. W roku 1587 umiera król Stefan Batory. Dla kanclerza wielkiego koronnego rozpoczyna się kolejna trudna batalia o polski tron. Angażuje się po stronie królewicza szwedzkiego Zygmunta przeciwko arcyksięciu Maksymilianowi Habsburgowi. Skutecznie broni Krakowa przed wojskami Maksymiliana i jego stronników, pokonując ich pod Byczyną. Za zasługi dla Rzeczypospolitej otrzymuje od króla na własność dzierżawione królewszczyzny. Równocześnie powiększa swoje włości rodowe wokół wznoszonego miasta, wykupując zadłużone majątki okolicznej szlachty. W 1589 roku uzyskuje na Sejmie zatwierdzenie ordynacji dóbr, gwarantujące niepodzielność majątku i pozostawienie go w rękach rodziny. Jego dziedzicem będzie jedyny syn, Tomasz. W tym samym roku, 1594, Jan Zamoyski zakłada w swoim mieście uniwersytet, Akademię Zamojską, która jest wówczas trzecią wyższą uczelnią w Rzeczypospolitej. Silna pozycja kanclerza i hetmana wielkiego koronnego nie jest w smak królowi. Coraz częściej dochodzi do otwartych konfliktów pomiędzy nimi. Zygmunt III Waza próbuje odsunąć Zamoyskiego od wpływu na politykę państwową. Podczas trwającej w latach 1601-1602 wojny hetman wypiera spod Rygi szwedzkie wojska. Są to już jego ostatnie bojowe triumfy. Zmęczony wojną i polityką, coraz więcej czasu poświęca swoim dobrom rodowym, edukacji syna, ukochanej akademii i miastu. 3 czerwca 1605 roku na Zamoyskim Zamku po poobiedniej drzemce obudził się z ostrym bólem w klatce piersiowej. Zmarł otoczony rodziną i bliskimi. Jako największe osiągnięcie pozostawił po sobie Zamość, renesansowe miasto, idealne.